bo i to mnie smuci, Matko moja, Ojczyzno Rzeczypospolita, po czasach przełomu powinno być tak w Polsce, że jak ktoś z zagranicy wraca, a tam zdobył wykształcenie, to nostryfikacja dyplomu powinna być automatyczna. My powinniśmy z całego świata tych naukowców przyjąć i po prostu uznać ich zagraniczne dyplomy. Jak się przyjeżdża z doktoratem zagranicznym, to jest łatwiej napisać drugi raz od nowa ten sam doktorat w Polsce i tam przez 2 lata odbębnić biurokrację, niż nostryfikować oryginał zagraniczny. To po prostu niegodziwe marnotrawstwo. No więc ja jestem na przykład, pani się może zdziwić, inżynier agronom po polsku, agropekuaria. Mam dyplom, jest magister inżynier, proszę pani, agronomii. W Wenezueli zrobiłem studia, ale i taki dyplom mam, proszę pani, czerpany papier, pieczątki. Pieczęcie z prezydenta kraju, zagraniczny student wyróżniony, proszę pani, a w Polsce jak pokazałem ten dyplom, oni mi, proszę pana, tam pan musi wrócić na SGW i od nowa robi całe studia. My tego nie umiemy przeczytać po hiszpańsku, więc bronię się w czerwcu. No a potem może doktorat zrobimy w Polsce po raz kolejny w życiu.